No nie będzie miał lekko. Wiemy, że to jest drugi półfinał. Walka między Łagutą a Zmarzlikiem toczy się cały czas. Bartka już mamy w wielkim finale. Łaguta ma jeszcze szansę do niego awansować, ale ma po swojej prawej stronie właśnie Mikkelsena, który jest naprawdę dosyć szybki dzisiaj. I więc zobaczymy, jak sobie poradzi z tym Artiom. Drugi półfinał. Łaguta, Mikkelsen, Woffin, Den Lindgren. Poszedł Artiom Łaguta i znów się pewnie spotkają w decydującym wyścigu. Mikkelsen przez chwilę straszy Artioma, ale to jest niemożliwe, to jest nierealne. Łatwiej ułożyć kostkę Rubika uszami niż Artioma Łagutę pokonać po pierwszym łuku, chociaż próbuje tego dokonać, jadący maksymalnie mocno po zewnętrznej. Woffinden wymyślił to jakoś, Brytyjczyk wymyślił, jak przejść na drugie miejsce dające wielki finał. Walczy wciąż o swój pierwszy wielki finał w karierze Mikkelsen, ale spada z drugiego tak naprawdę w konsekwencji na czwarte. Lindgren włącza się do gry i będzie świetna rywalizacja. Artiom będzie na pewno. Oj, 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 nie! O nie! O nie! No widzimy tutaj niebezpieczną sytuację, spadek, ale... prędkością uderzył Lindgren. Na szczęście dmuchaną część bandy. Jechał prostym motocyklem, ale jechał absolutnie bez kontroli prędkości. Mikkelsen także leży na torze, także tutaj też lekarze będą na pewno... O Jezus, naprawdę bardzo... No, wyglądało to potwornie, wyglądało to straszliwie. Chcemy usłyszeć to, co kochamy słyszeć w takich chwilach, że im gorzej wyglądający upadek, tym czasami obrażenia stosunkowo niewielkie. Nie ma mądrych słów w takiej sytuacji, nie ma nic inteligentnego do powiedzenia, poza tym, że trzymamy bardzo mocno kciuki za zdrowie obu zawodników. Jechali wszystko w momencie i we fragmencie toru, gdzie prędkość jest najwyższa. Tam stracili kontrolę nad motocyklami. Podniosło tutaj na tej wyjściu z drugiego łuku właśnie Mikkelsena, który uderzył w jadącego po zewnętrznej, napędzającego się właśnie Lindgrena, który uderzył prostym motocyklem w płot. Na szczęście w tą dmuchaną bandę. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Początek tej bandy, to się bardzo rzadko zdarza, tak? Żeby on zaatakował tę bandę od czoła tak naprawdę. Dokładnie, w pierwszy ten segment bandy dmuchanej. Miejmy nadzieję, że z dwójką zawodników będzie wszystko dobrze. Lindgren widzimy już tam... siedzi, stoi, Mikkelsen leży na torze, także mamy karetkę. Na pewno na powtórkach zobaczymy to wszystko, jak do tego doszło. Tak, w tym momencie karetka jest przy Duńczyków. Stają w własnych siłach Mikkelsen, nagrodzony oczywiście brawami przez duńskich kibiców, którzy przeważają na torze Wojens. No i bardzo byśmy chcieli, żeby podobny... Nie, to jest niemożliwe. Stali, dwaj panowie idą. Widziałem tutaj mechaników właśnie Lindgrena, że już biegli, kiwali głową, że robią sprzęt, także myślę, że zobaczymy w powtórce, chłopaki. Halo Studio. Dziękujemy bardzo za przede wszystkim te informacje, panowie, bo wy widzieliście to, gdyż realizator słusznie zresztą wstrzymywał się z powtórkami tej sytuacji, ale to jest nieprawdopodobne i nieprawdopodobnie pozytywne, że wstali obaj. Paweł, no to jest przede wszystkim, bo ustaliśmy z Martinem Waculikiem, jeszcze żeśmy rozmawiali i tak dalej, i nagle patrzymy też i jest wielkie wow, ale widzimy Fredrika Lindgrena. Na pewno jego ciało cierpi, ale to jest coś niesamowitego, Paweł. No tak, tak, dokładnie. No, najważniejsze, że obaj zawodnicy są cali, więc no to nie wyglądało na pewno dobrze, ale o właśnie, tutaj widzimy. No i tu już... Nie, no to jakby możemy pokazać te powtórki, bo wszystko jest jakby okej, okay, tak? No wiadomo, okej. Okay. No, Fredrik ucierpiał tu niesamowicie, ale... Jakby no czytelna sytuacja, tak? No, wpadł w tarapaty Mikkelsen, nie opanował motocykla i dalej już poszło jak no tutaj, poszło. Tutaj najgorsze to właśnie, że Fredrik Lindgren od połowy prosty już był świadom, że uderzy właśnie w ten płot i tylko był przygotowany, kiedy to się wydarzy, więc no na pewno duża siła zadziałała, więc
Strasznie dziwny ten upadek w ogóle, nigdy chyba czegoś takiego nie widziałem. Ja przyznam się szczerze, też pierwszy raz widzę taką sytuację, żeby w czoło bandy, to o czym mówili Tomkowie dwaj, tak? Że w to miejsce, no ale akurat też można... Ale też właśnie Fredrik tak zawisł, był przy...